Hej, tutaj Natalia Poniatowska. Chciałam Wam pokazać moje studio. Tak wygląda przedpokój artysty w kompletnym bałaganie. Tu są skrzynki z wystawy Human Nature. Są w nich oczywiście prace. A tutaj wchodzimy do studia, czyli miejsce, w którym pracuję, robię research, tworzę nowe prace, przygotowuję wszystko do druku. To jest też miejsce, w którym żyję, razem z dwoma królikami i mężem. Ale jest też miejscem, z którego pochodzą moje prace, w którym tworzę nowe prace, nowe pomysły, w którym spędzam mnóstwo godzin na researchu, więc tak, myślę, że można nazwać to studiem. Przez 5 lat miałam swoje studio w Glasgow School of Art, czyli swój własny pokój z fajnym światłem, z dostępem do ciemni. No i to były najpiękniejsze lata dla mnie jako artystki. Teraz jest nieco trudniej o takie coś, ale zagospodarowałam sobie własny pokój w również miejsce do pracy. No i najwięcej czasu niestety jako artystka spędzam przed komputerem. Lokowanie produktu, czyli moja strona. Wyżej praca z 2005 roku z projektu What If We Can See More. Jest tam czarny por. Tak, widać dopiero jak się bardzo przypatrzy. Uwielbiam rośliny. Mam świra na punkcie roślin, więc jeżeli zacznę za chwilę pokazywać więcej z roślin, na przykład tutaj jest nowy liść, to tak, muszę się kontrolować, żeby jednak pokazać pracę. Tu jest na przykład szafka ze sprzętem foto. Nie ma tutaj porządku. Tu są różne książki, publikacje, w których brałam udział, czyli na przykład debiuts z moim projektem Celebration. Publikacja z Royal Scottish Academy, aparaty, rośliny, książki, o, moja książka dyplomowa z projektu Moments I Never Showed You. Z tą książką i ze wszystkimi innymi książkami to mam nadzieję, że po prostu uda mi się zaprosić Was na kawę do studia. To jest praca Ronana Burlek. W moim studio znajduje się na przykład najcenniejsze dla mnie pudełko. Pudełko moich negatywów. Wszystko mam pięknie opisane. Trzymam w bezpiecznym miejscu. No i stąd, z tego pudełka właśnie pochodzi najwięcej moich prac. W mojej pracowni znajduje się też dużo sketchbooków. Są to wizualne notatki, takie jakby zbiór moich inspiracji z wystaw, z rozmów, które odbyłam, z różnych wykładów. Staram się prowadzić to regularnie od ponad 6 lat. Pomaga mi to w mojej pracy twórczej, pomaga mi to też we wracaniu do tego, co było moją inspiracją przy niektórych projektach. Testowe wydruki projektu Human Nature. Projekt Celebration. Tutaj również testowy wydruk misia z projektu Human Nature. I jedna z palm, która wystawiona jest na sprzedaż za 500 zł w ramach akcji Polish Art Now. Większość wydruków bierze udział w akcji. Także są na sprzedaż. Trzymam też takie rzeczy jak plakaty ze swoich wystaw. Wszystkie prace są przeze mnie podpisane. Są również częściami edycji. Zazwyczaj nie większej niż 15. Bardzo się cieszę, że Polish Art Now pokazało mi, że wszyscy jesteśmy w tym razem. Że jesteśmy dużym community. Poznałam wielu artystów. Zakochałam się w tylu pracach. Także cudownie, naprawdę. Mam poczucie, że ten hashtag jest jedną wielką galerią i każde konto to osobny pokój. Także dziękuję Wam bardzo. Chciałam też Wam pokazać, co możecie ode mnie kupić, więc na przykład to jest praca Stairs, takie cudemko. Sprzedaję również pracę ze swojego projektu dyplomowego Moments I Never Showed You.
Ukończyłam Glasgow School of Art, Fine Art Photography w 2018 i tą pracę drukowałam sama. Jest limitowaną edycją 5 prac. Tutaj coś z nowszych prac robionych w Polsce. No i oczywiście palmy, moje palmy kochane. 12 Dame Palm Trees, projekt, o którym możecie przeczytać na mojej stronie. Odwrotnie. Drugą częścią mojego studia powiedziałabym, że jest Book and Art, gdzie prace powstają od druku do ramy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i poświęcone mi 5 minut. Mam nadzieję, że oprowadzanie po przestrzeni mniejszej niż 20 metrów kwadratowych było dla Was przyjemne. Trzymajcie się ciepło, wspierajcie siebie nawzajem, wspierajcie sztukę i wszystko będzie dobrze. Dzięki. Cześć.